zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. W swojej praktyce zawodowej spotykałem się z podobnymi przypadkami, jednak gerontofilia to rzadka forma zaburzeń preferencji seksualnych. Połączenie czterech parafilii, to jest sadyzmu, zoofilii, nekrosadyzmu i gerontofilii, jest rzadkością w tych konfiguracjach. Takie słowa padły na sali sądu w Zamościu w 2000 roku. To właśnie tam toczył się proces niezwykle brutalnego i szokującego seryjnego mordercy. Jego celem stały się cztery bezbronne kobiety. Wykorzystał ich naiwność, nieuwagę lub słabość. Liczyło się tylko to, by zaspokoić swoje seksualne pragnienia. Ale nie tylko te kobiety ucierpiały z rąk psychopaty. Podobny los spotkał też zwierzęta. Zatrzymana bestia była bowiem zoofilem, który zabił i zgwałcił co najmniej kilka krów. Posłuchajcie mrocznej historii polowania na wampira ze Stefankowic. Stefankowice znajdują się na Lubelszczyźnie w gminie Chrubieszów. Dziś tę niewielką wieś zamieszkuje nieco ponad 400 osób. W latach 90. liczba ta była jeszcze mniejsza. Pierwszą wzmiankę datuje się na XV wiek, ale wtedy wieś widniała pod nazwą Stepankowicze. Do 98 roku, ale już XX wieku, miejscowość należała do województwa zamojskiego. Wtedy też mieszkała tam 58-letnia Zofia K. Kobieta wiodła spokojne, choć samotne życie. Nie miała wrogów, nie angażowała się też w konflikty. Była jednak nieufna, zwłaszcza wobec obcych. Dlatego, jak mówili później jej znajomi, przy jej łóżku zawsze leżała siekiera. Mimo tej ostrożności, to właśnie Zofia stała się pierwszą ofiarą wampira. Na początku października 1994 roku do 58-latki przyszła Janina K. Wcześniej zauważyła, że drzwi wejściowe do domu znajomej były otwarte. Postanowiła więc zajrzeć do środka. Ale Zofii nigdzie nie było. Mimo głośnego wołania nikt również nie odpowiedział. Janina poszła więc do innej sąsiadki, Ireny G. Zaczęła wypytywać, czy widziała Zośkę, ale kobieta zaprzeczyła. Wtedy obie wróciły na posesję i rozpoczęły przeczesywanie każdego kąta. Ich uwagę zwróciła znajdująca się obok studnia. Zajrzały do środka i zobaczyły buty. Natychmiast pobiegły po pomoc. Na miejsce przyjechali policjanci i strażacy z Chrubieszowa. Zaczęto osuszać studnie, bo istniało duże podejrzenie, że pod wodą są nie tylko buty, ale i ludzkie zwłoki. Te przypuszczenia szybko się potwierdziły. Kobiece ciało spoczywało na dnie studni głową do dołu. Jeden ze strażaków zszedł po drabinie, przewiązał wokół zwłok linkę, co umożliwiło wyjęcie ich na powierzchnię. W studni odnaleziono też butelkę, sweter, a także bieliznę zmarłej. W raporcie z sekcji zwłok czytamy: Zofia K. nie żyła, kiedy znalazła się w studni. Przyczyną zgonu stało się uduszenie gwałtowne w następstwie ucisku na szyję, prawdopodobnie w wyniku dławienia ręką, rękami. Obecność wylewów krwawych w zakresie tkanek miękkich grzbietu na wysokości łopatek po obu stronach wskazuje na to, iż podczas duszenia Zofia K. była przygniatana do jakiejś twardej płaszczyzny. Obrażenia w zakresie pochwy i krocza powstały w wyniku zadziałania bliżej nieokreślonego narzędzia tępego, twardego, prawdopodobnie o wyoblonych kształtach. Narzędzie zostało wprowadzone do pochwy w sposób brutalny. Nieosiowo lub też jego obwód znacznie przekraczał podatność pochwy na rozciąganie. Na podstawie obrażeń nie jesteśmy w stanie określić bliższych cech narzędzia, o którym mowa wyżej. Nie możemy wykluczyć tych obrażeń w czasie brutalnie odbytego stosunku płciowego. W domu 58-latki znaleziono wiele śladów. Wokół łóżka znajdowały się plamy krwi, ale ich ujawnienie niewiele wniosło do sprawy. Szybko jednak wytypowano podejrzanego. Na liście znalazł się 55-letni Kazimierz P. Był znajomym zamordowanej kobiety, a także, jak wynikało z relacji innych osób, liczył nawet na coś więcej. Wpadał do Zofii i razem pili alkohol. Mężczyzna zwrócił uwagę policjantów swoim nietypowym zachowaniem. Na pogrzebie kobiety był pijany. W kościele często też rozglądał się na boki, nie skupiając się na pożegnaniu zmarłej.
Wkrótce więc Kazimierz został zatrzymany, choć nie było żadnych dowodów, które mogłyby świadczyć o jego winie. Mimo to postawiono mu zarzut gwałtu i zabójstwa Zofii. Co więcej, 55-latek w trakcie przesłuchania przyznał się do wszystkiego. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących zbrodni. Uznał jedynie, że żal mu znajomej. Później w śledztwie wycofał wszystkie swoje zeznania i powiedział, że nie miał nic wspólnego ze śmiercią Zofii. Zaznaczył za to, że przyznał się początkowo do zabójstwa, bo poszedł na układ z policją. W domu kobiety nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby sugerować, że to właśnie Kazimierz był jej zabójcą. Co więcej, specjaliści uznali, że mężczyzna ma skłonność do bycia uległym, dlatego też początkowo się przyznał. Mimo to 55-latek stanął przed sądem. Niecałe 2 lata po śmierci Zofii uznano Kazimierza za niewinnego, a policjanci musieli zacząć całe śledztwo od nowa. Nie było to łatwe zadanie, bo wielu głęboko wierzyło w winę Kazimierza. Sprawę komplikował również jeszcze jeden fakt. Pod koniec listopada 95 roku, a więc wtedy, gdy 55-latek czekał na proces, doszło do kolejnego zabójstwa. Tym razem jednak w Kułakowicach. To również wieś położona w gminie Chrubieszów. Wszystko rozegrało się w nocy z 25 na 26 listopada. Dwaj mieszkańcy wsi, Ireneusz P. i Jerzy N., zauważyli, że dom 80-letniej Antoniny E. stanął w ogniu. Szybko pobiegli na miejsce i wyciągnęli seniorkę z budynku. Po chwili przyjechały też służby. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mimo to policjantom udało się z nią porozmawiać. Antonina, mimo utrudnionego kontaktu, powiedziała, że około 2 w nocy zbudził ją hałas. Ktoś włamał się do domu. Po chwili zauważyła 2 osoby, które zażądały od niej pieniędzy. Następnie napastnicy zaczęli ją szarpać i dusić. Samego wybuchu pożaru seniorka nie pamiętała. W pobliżu jej domu znaleziono kanister, który najpewniej posłużył do wzniecenia ognia. A w trakcie badania biegli ustalili też, że kobieta została zgwałcona. Miała również obrażenia w okolicach szyi i nosa, ale nie powstały one przez pożar. Zostały zadane przez napastnika. Antonina dopiero w kolejnych rozmowach z funkcjonariuszami przyznała, że rzeczywiście doszło do gwałtu. Wcześniej nie chciała o tym mówić, bo jak stwierdziła, czuła wstyd. Niestety, 4 dni po ataku 80-latka zmarła. Miała liczne złamania żeber, doszło też do zatrucia czadem. Obrażenia były na tyle poważne, że życie Antoniny nie udało się uratować. Policjanci natychmiast wszczęli śledztwo, ale podobnie jak w przypadku zabójstwa Zofii, również tutaj brakowało dowodów i poszlak, które mogłyby przybliżyć do sprawcy tej zbrodni. Funkcjonariusze wiedzieli jedynie, w jakich okolicznościach obie kobiety zginęły. Jasny stał się też motyw seksualny. Ale kim był morderca? A może było ich kilku, a obie sprawy nie miały ze sobą związku? To wszystko było wciąż ustalane. Gdy śledczy głowili się nad tajemniczymi zabójstwami starszych kobiet, na listę ofiar znów trzeba było wciągnąć nowe nazwisko. 5 sierpnia Wiesława Eł z Chrubieszowa wybrała się rowerem na ogródki działkowe Oaza. Był to pochmurny i deszczowy dzień, mimo to kobieta postawiła na przejażdżkę. Miała 36 lat, a także 2 dzieci. Chwilowo opiekowała się nimi sama, bo mąż 2 tygodnie wcześniej wyjechał do pracy do Rosji. Wyszła z domu około południa i to był ostatni raz, gdy widziano ją żywą. Gdy nie wróciła do wieczora, jej 16-letni syn razem z kolegą ruszył na działki, by sprawdzić, co się stało z matką. Ale po kobiecie nie było śladu. Jej ojciec na 2 dzień powiadomił o zaginięciu policję. Funkcjonariusze od razu pojechali na teren ogródków, gdzie zgodnie z planem kobieta miała dotrzeć. Nie musieli długo szukać. Dosyć szybko przy krzakach malin zauważyli leżące na brzuchu nagie zwłoki kobiety. Na klatce piersiowej miała ranę kłutą. W zaroślach znajdował się też rower Wiesławy. Leżał na nim bukiet kwiatów. Na miejsce ściągnięto psa tropiącego.
przeprowadził policjantów przez teren ogródków działkowych, a następnie skierował się w stronę pola pszenicy, a później drogi. Tam ślad się urwał. W poszukiwaniu dowodów nie pomagał deszcz, który co chwilę padał i niestety skutecznie zmywał wszelkie zapachy. Policjantom pozostało czekanie na wyniki sekcji zwłok. Ta wykazała, że przyczyną zgonu Wiesławy Eł stała się rana kłuta klatki piersiowej z następstwem uszkodzenia serca. Obrażenie powyższe powstało od zadziałania narzędzia ostrego, kończystego, na przykład noża. Obrażenia rejonu szyi w postaci otarć naskórka i pasm zasinień, a także złamanie rogu kości gnykowej z widocznymi wybroczynkami krwawymi rejonu powłok, mięśnia i spojówek gałek ocznych wskazują, iż denatka za życia była duszona, zadzierżgana, na przykład sznurkiem. Obrażenia głowy powstały od zadziałania narzędzia lub narzędzi twardych, tępych lub tempokrawędzistych. Noszą cechy zażyciowego powstania. Po kilku dniach w pobliżu miejsca odnalezienia zwłok znaleziono buty Wiesławy, a także sznurek. Po nożu, którym zadano jej śmiertelny cios, nie było jednak śladu. W odnalezieniu go nie pomogła też wizja lokalna z udziałem 16-letniego syna kobiety, który szukając matki odnalazł jedynie torbę z warzywami. Zabrał ją do domu, zanim natknięto się na zwłoki Wiesławy. Na podejrzanego wytypowano 53-letniego Kazimierza U., który każdego dnia przyjeżdżał na ogródki działkowe. Nie pracował, zajmował się głównie uprawą warzyw na własny użytek. Był żonaty i miał dwóch synów. Jeden był już dorosły. Co ciekawe, Kazimierza najpewniej obciążyły właśnie zeznania żony, która powiedziała, że gdy mąż dowiedział się o zwłokach na terenie ogródków, zaczął wypytywać o szczegóły, a także o to, czy policja wie, kim może być sprawca. Nie czekając na dowody, funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przedstawili mu zarzut zabójstwa Wiesławy. Kazimierz do niczego się nie przyznał. Rozpoczęło się poszukiwanie śladów, które mogłyby powiązać mężczyznę ze śmiercią 36-latki. Wykorzystano do tego dwa psy, które rozpoznały zapach Kazimierza na ubraniach Wiesławy. Mężczyzna pozostawał przy swoim i zapewniał, że nie jest zabójcą. Złożył też zażalenie na tymczasowy areszt, który wobec niego zastosowano. Zostałem zatrzymany tylko i wyłącznie na podstawie ekspertyzy zapachowej, która była przeprowadzona przez psa. Możliwe, że to zwierzę jest specjalnie przeszkolone do tego typu zadań, ale tu nie chodzi przecież o włamanie, tylko o morderstwo. Nie rozumiem, jak w takich sprawach może o zatrzymaniu decydować zwierzę. Istnieje przecież duże prawdopodobieństwo, że tym mordercą mógł być każdy działkowicz. Nie rozumiem, dlaczego inne osoby nie zostały poddane tego rodzaju badaniom. Kazimierz U. za własną zgodą został przebadany tak zwanym wykrywaczem kłamstw. Po przeanalizowaniu wyników śledczy uznali, że mężczyzna mógł mieć związek ze śmiercią Wiesławy. Mimo to nie poddawał się i wysyłał do prokuratury kolejne pisma, nazywając samego siebie kozłem ofiarnym. Wskazywał też na zaniedbania policji. Na wolność jednak nie wyszedł. Wręcz przeciwnie. Przedłużono mu tymczasowy areszt. W międzyczasie z zatrzymanym przeprowadzono wizję lokalną, szukano też dowodów, które nie będą budziły wątpliwości i przesądzą o winie mężczyznę. Tak się jednak nie stało. Rok później prokuratura zdecydowała się umorzyć śledztwo. Kazimierz odzyskał wolność. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Rok po śmierci Wiesławy morderca obrał kolejny cel. W małym, drewnianym domku w Stefankowicach mieszkała 67-letnia Genovefa S. Kobieta wymagała regularnej opieki, a to dlatego, że była niewidoma. Cierpiała też na wiele schorzeń, które utrudniały jej codzienne funkcjonowanie. Jej dom znajdował się na skraju wsi i skutecznie od świata oddzielała go roślinność. Nie rzucał się w oczy, był skromny i z pewnością nie sugerował, że w środku mogą znajdować się cenne przedmioty. Były tam cztery pomieszczenia. Spiżarnia, skład opału, kuchnia połączona z jadalnią i sypialnia. Na podwórku po obu stronach znajdowały się też budynki gospodarcze. 1 września 1997 roku do Genovefy przyszła Teresa G. z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. Pomagała kobiecie i robiła jej zastrzyki z insuliny.
Genovefa chorowała bowiem na cukrzycę. Teresa o świcie weszła do domu. Początkowo nie zauważyła niczego niepokojącego, ale już po wejściu do pokoju zauważyła leżącą na podłodze podopieczną. Była naga i nie reagowała na wezwania. Przerażona pracownica GOPS-u wybiegła z budynku, by znaleźć pomoc. Spotkała małżeństwo, które mieszkało nieopodal. Razem z nimi wróciła do domu Genovefy. Po chwili wezwano również pogotowie i policję. Zwłoki kobiety leżały na środku pokoju między piecem a stołem. Śledczym natychmiast rzuciły się w oczy ślady krwi w okolicach krocza zmarłej. Na jej halce i bieliźnie również zauważono plamę. To pozwoliło założyć, jeszcze przed badaniem, że Genovefa została brutalnie zgwałcona. Okazało się też, że z domu zniknęły dwa radia. Znaleziono je niedługo po tym, leżały w krzakach porzeczki. Biegli uznali, że kobieta została uduszona. Miała też połamane żebra. Prawdopodobnie sprawca swoimi nogami naciskał na jej klatkę piersiową. Wcześniej ofiara, zgodnie z przypuszczeniami, została zgwałcona. Ustalono też, że morderca dostał się do domu, wyrywając fragment okna. Po wejściu do środka rzucił się na bezbronną, niewidomą kobietę, która nie miała żadnych szans w starciu z napastnikiem. Jak się okazało, w nocy, w której zginęła Genovefa, niedaleko jej domu odbywały się dożynki. To dało śledczym do myślenia. Zdecydowali się przesłuchać osoby, które bawiły się na imprezie. Tak trafiono na Radosława M. Mężczyzna zeznał, że od 15 sierpnia przebywał w Stefankowicach. Przyjechał do rodziny, babci, ciotki, jej męża, a także 21-letniego kuzyna Mariusza. To właśnie z nim Radosław wybrał się na dożynki. I tu pojawia się ciekawy wątek. Mężczyzna przyznał, że nie przebywał z kuzynem cały czas. Ten w pewnym momencie zniknął. Na powrót do domu obaj zdecydowali się około 3 nad ranem. Gdy Radek obudził się o 9, kuzyna już nie było. Jego matka mówiła, że 21-latek wstał wcześniej, by pojechać autobusem do jednostki wojskowej. Co więcej, osoby, które były na zabawie, potwierdziły, że Mariusz wyszedł z sali, a gdy wrócił, miał brudne ręce. Ślady przypominały te pozostawione przez krew. Policjanci postanowili przyjrzeć się 21-latkowi. 4 września 1997 roku Mariusz Sowiński został zatrzymany. Jeszcze tego samego dnia ruszyło jego przesłuchanie. Tym razem policjanci czuli, że mają właściwego człowieka. Od razu postawili mu zarzut zabójstwa Genovefy S. Ku ich zaskoczeniu Mariusz niemal natychmiast przyznał się do winy. Bez oporów opowiedział o nocy, w której postanowił pójść do kobiety i ją zgwałcił. Powiedział przy tym, że wcześniej dużo wypił, kręciło mu się w głowie i poczuł, że ma ogromną ochotę na seks. Pomyślałem sobie, że pójdę do domu, w którym mieszka pani S. Imienia nie znam. Chciałem odbyć z nią stosunek płciowy. Szedłem lewą stroną szosy, patrząc w kierunku Teratyna. Skręciłem z ulicy na jej podwórko. Chciałem wejść przez drzwi, ale były zamknięte na kłódkę. Poszedłem pod komórkę obok domu. Wziąłem kawałek płaskownika, który leżał luzem. Następnie próbowałem nim zniszczyć kłódkę, ale mi się nie udało. Poszedłem więc pod pierwsze okno od strony ganku. Złapałem ręką za bok ramy i się otworzyło. Wewnątrz była druga rama. Popchnąłem również ją. Uchyliła się, więc odrzuciłem ją na bok. Wszedłem do środka. Pod oknem stał stół, a na nim kubki, talerze i duże radio sieciowe. Od razu wystawiłem je na dwór. W mieszkaniu było ciemno. Szukałem jej w pomieszczeniu. Znalazłem ją po prawej stronie. Siedziała na łóżku. O samym zabójstwie mówił. Na stoliku w pokoju stało małe radio. Grało. Odłączyłem je od sieci. Wyjąłem przewód i zacząłem nim ją dusić. Dusiłem ją w ten sposób, że najpierw podszedłem do niej od przodu. Założyłem przewód na brodę. Później opuściłem go na szyję. W ten sposób ściągnąłem kobietę na podłogę. Upadła na lewy bok. Cały czas dusiłem ją kablem trzymanym w dwóch rękach. Nie krzyczała. Gdy leżała na ziemi, rozebrałem ją. Zdjąłem z niej koszulę i majtki. Chustki z głowy nie zdejmowałem. Spadła sama. Odbyłem z nią stosunek. W sumie dwa stosunki. Raz po razie. Sowiński przyznał, że znał Genovefę.
5 lat wcześniej również się do niej włamał i ją zgwałcił. Nie wiedział jednak, czy kobietę go rozpoznała. Najpewniej nie, bo żadnych konsekwencji nie poniósł. Śledczy przysłuchiwali się zeznaniom Mariusza. W końcu jeden z nich zapytał: chce pan coś jeszcze dodać? Wtedy Sowiński przyznał się do 3 innych zabójstw. Ze szczegółami opowiedział, w jaki sposób pozbawił życia Zofię K., Antoninę E. oraz Wiesławę E. Zabijając Zofię K., Mariusz miał zaledwie 17 lat. Pracował wówczas w składzie buraczanym w Stefankowicach. Dzień zakończył spotkaniem przy alkoholu z innymi kolegami z pracy. Gdy późnym wieczorem wracał do domu, poczuł silną chęć na seks. Mijając dom Zofii K., zdecydował się wejść do niej. Kobieta go znała, więc gdy zapukał do drzwi, od razu mu otworzyła. Wtedy Sowiński rzucił się na nią. Dusił ją, a gdy Zofia przestała się ruszać, przeciągnął jej ciało do pokoju, rozebrał i zgwałcił. Następnie wyniósł zwłoki na zewnątrz i wyrzucił do studni. W przypadku kolejnej ofiary, Antoniny E., sytuacja była podobna. Sowiński wracał z imprezy, a gdy przechodził obok domu kobiety, poczuł znany już sobie popęd. Podszedł do budynku i zaczął pukać w okno. Staruszka przestraszyła się hałasu i uciekła na strych. Wtedy Mariusz wyważył futrynę i wszedł do środka. Odnalazł Antoninę i dusił ją dłońmi. Gdy kobieta straciła przytomność, zgwałcił ją. Wychodząc z domu, podłożył jeszcze ogień, by zatuszować swoją zbrodnię. Trzecią ofiarą była Wiesława. To za jej śmierć o mało nie wsadzono do więzienia niewinnego człowieka. W dniu zabójstwa Sowiński pojawił się na ogródkach działkowych. Wtedy dostrzegł kobietę, która zbierała warzywa. Po raz kolejny nie był w stanie nad sobą zapanować. Zostawił rower, przeskoczył przez ogrodzenie, chwycił kawałek drutu, który znajdował się na ziemi i czekał na odpowiedni moment, by dorwać Wiesławę. Padał wówczas deszcz, więc kobieta schowała się pod dach altany. Sowiński uważnie ją obserwował. Chwila, na którą czekał, nadeszła kilkanaście minut później. Gdy Wiesława wyszła z altany, rzucił się na nią i owinął jej drut wokół szyi. Mimo walki kobiecie nie udało się odepchnąć napastnika. Nieprzytomna upadła na ziemię, a Sowiński wziął ją na ręce i przeniósł na inną działkę. Tam ją zgwałcił i dla pewności wbił jej jeszcze scyzoryk w okolice serca. Porzucając martwą kobietę, ściągnął jej z ręki zegarek. Ostatnią ofiarą była Genovefa, której śmierć przyczyniła się do zatrzymania wampira. Ale to nie znaczy, że na tych 4 kobietach kończą się zbrodnie Sowińskiego. W trakcie śledztwa przyznał się też do zoofilii. Początkowo skupiał się na kurach, zabijał je, a następnie wykorzystywał seksualnie. Później znalazł kolejny cel. Były nim krowy. W lipcu 1996 roku Sowiński poszedł na pastwisko Stanisława T. Zaciągnął jedną z krów do lasu. Chwycił za sznur, którym prowadził zwierzę, następnie przerzucił go przez gałąź i podciągnął krowę. Chciał ją zgwałcić, ale spłoszyły go hałasy. Tego samego dnia znalazł kolejne zwierzę, które zamierzał wykorzystać. W Kułakowicach wyprowadził z pastwiska krowę Alfreda S. Podobnie jak w pierwszym przypadku, również tutaj przerzucił łańcuch przez gałąź, udusił zwierzę, a następnie wykorzystał seksualnie. Według oficjalnych ustaleń Sowiński zabił i zgwałcił co najmniej kilkadziesiąt kur i 5 krów. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. W trakcie kolejnych przesłuchań Mariusz przyznał, że nie odczuwał przyjemności z zabijania. Jego głównym i podstawowym celem było zaspokojenie seksualne. Samo zabójstwo było tylko po to, by zatrzeć ślady swoich zbrodni. Bał się bowiem, że zostanie rozpoznany przez zaatakowane kobiety. Uznał więc, że nie miał wyjścia i musiał odbierać im życie.
Dodał też: przyznałem się do tego wszystkiego, ponieważ ostatnio już mnie to męczyło. Sam bym się nie zgłosił. Myślę, że gdyby mnie nie ujęto, nie wykluczam, że mógłbym się dopuścić podobnych czynów. Zbrodnie Sowińskiego błyskawicznie dotarły do mieszkańców okolicznych wsi. Ci, którzy go znali, byli w szoku. Większość przyznała, że Mariusz nie był agresywny, nie wdawał się w awantury i bijatyki. Sprawiał wrażenie cichego i nieco wstydliwego. Niewiele mówił, zawsze też służył pomocą. Co prawda niektórzy podejrzewali, że chłopak może być zoofilem, bo nieustannie kręcił się wokół zwierząt, ale zazwyczaj te myśli zbywane były machnięciem ręki. Ojczym Mariusza był przekonany, że doszło do koszmarnej pomyłki, a pasierb był niewinny. Ale przerażające skłonności wampira potwierdził m.in. jeden z okolicznych mieszkańców, Hieronim K. Przyznał, że jedna z jego krów zmarła w dziwnych okolicznościach. Co więcej, raz nawet widział Sowińskiego we własnej stodole. Wszedłem do wnętrza. Krowa była nieprzywiązana, chodziła luzem. We wnętrzu zobaczyłem nagiego Sowińskiego. Ciałem przylegał do ściany obory i miał rozpostarte ręce. Zobaczył mnie. Trochę się tego przestraszyłem. Chwyciłem za metalową miskę, na wszelki wypadek. Widziałem go z przodu. Jego członek był na wpół nabrzmiały. Następnie wybiegł on z obory, wydając jakby nieludzkie dźwięki. Wycie przerywane uderzeniami rąk o usta. Pobiegł w kierunku swojego domu. 10 października 1997 roku Mariusz usłyszał zarzuty. Ale wtedy nagle zmienił swoje nastawienie i stwierdził, że nie przyznaje się do winy. Dodał też, że nie będzie składał wyjaśnień. Ale wszystkie dowody, zeznania, a także również przedstawione przez niego wcześniejsze wersje dotyczące przebiegu zbrodni, nie budziły żadnych wątpliwości. Zebrany materiał był tak silny, że dla każdego funkcjonariusza i prokuratora jasne było to, że to właśnie Mariusz Sowiński był poszukiwanym mordercą. Wampir trafił na obserwację psychologiczną i psychiatryczną. Biegli ocenili, że był przeciętnie inteligentny, miał spore braki w wiedzy, co sugerowało, że w szkole nie przykładał się do nauki. Nie wykazano jednak upośledzenia umysłowego ani choroby psychicznej. W ocenie biegłych Mariusz miał niską samoocenę. Nie potrafił nawiązać kontaktu z innymi, był nieśmiały, ale też chłodny emocjonalnie. W kolejnych miesiącach kontynuowano przesłuchanie Sowińskiego. On w tym czasie pisał listy z prośbą o wycofanie decyzji o tymczasowym areszcie. Przekonywał, że jest niewinny, a wszystko, co powiedział do tej pory, było zmyślone. Zapewniał, że zrobił to, bo chciał być sławny, a całą swoją wiedzę na temat zabójstw czerpał z gazet. Mimo tych próśb pozostał za kratkami. W międzyczasie przygotowano też opinię seksuologiczną w jego sprawie. Uznano, że Sowiński przejawia dewiacje seksualne w postaci sadyzmu, zoofilii i nekrosadyzmu. W końcu, po wielu miesiącach pracy, prokuratura przygotowała akt oskarżenia i wampir ze Stefankowic mógł stanąć przed sądem. Zarzucono mu w sumie 10 przestępstw, w tym 4 zabójstwa, gwałty czy podpalenie. Proces ruszył 14 października 1998 roku. Już pierwszego dnia doszło do niebezpiecznego incydentu. Gdy Sowiński wychodził z sali, został zaatakowany przez ojca jednej z ofiar. Mężczyzna uderzył siekierą w plecy wampira. Ten z obrażeniami trafił do szpitala. Rany okazały się niegroźne i Sowiński mógł wrócić za kratki. 5 dnia procesu znów musiało interweniować pogotowie. Tym razem ze względu na matkę mordercy. To właśnie ona miała wtedy zeznawać przed sądem. Czuła się jednak bardzo źle, a w kolejnym momencie straciła przytomność. Wezwano więc karetkę. W kolejnych dniach zeznawali mieszkańcy okolicznych wsi, znajomi wampira, a także jego rodzina. Niektórzy przyznali, że krążyły plotki, które sugerowały, że Sowiński może być zoofilem, ale niewiele osób w to wierzyło. Wydawało się to po prostu niedorzeczne. Trzeba pamiętać, że zoofilia nie jest zjawiskiem, o którym powszechnie się mówi, a nawet myśli. To jedno z tych zaburzeń, które, podobnie jak nekrofilia, pozostaje gdzieś ukryte, a osoby przejawiające takie skłonności robią wszystko, by nikt nie odkrył ich mrocznego sekretu. Złapanie takiej osoby jest niezwykle trudne,
bo jak udowodnić komuś seksualne wykorzystywanie zwierząt? Te bezbronne istoty nie zgłoszą się po pomoc. Bardzo często są skazane na życie ze swoim oprawcą, bo ten w wielu przypadkach okazuje się jego właścicielem. Mariusz Sowiński bez wątpienia był zoofilem i to niezwykle sadystycznym. Gwałtom towarzyszyło brutalne zabijanie zwierząt. I choć sam temu zaprzeczał, jasne stało się, że nie tylko seks dawał mu przyjemność. Tym źródłem było również odbieranie życia. Wyrok w sprawie wampira ze Stefankowic zapadł 29 czerwca 2000 roku. Decyzja sądu nie była zaskoczeniem. Mariusza Sowińskiego skazano na dożywocie. Został też pozbawiony praw publicznych na 10 lat. Morderca nie zamierzał się jednak poddawać. Kilka dni po ogłoszeniu wyroku znów próbował przeforsować uchylenie aresztu tymczasowego. Zapewniał, że jest niewinny. Przez ostatnie lata Sowiński kilka razy wnosił o kasację wyroku. Za każdym jednak razem dożywocie utrzymano. W 2004 roku prosił nawet o ułaskawienie, ale i tu bez powodzenia. Mariusz pozwał również dziennikarzy za nazwanie go wampirem. Stwierdził bowiem, że nie pił krwi, a więc nie może być tak określany. Ale i na tym polu poniósł porażkę. Kim jednak był Mariusz Sowiński przed tym, gdy stał się wspomnianym wampirem? Spróbujmy to uporządkować. Choć jego nazwisko kojarzone jest ze Stefankowicami, to jednak na świat przyszedł w Jarosławcu. Był 26 marca 1976 roku. Jego ojciec był niezwykle brutalnym alkoholikiem, który znęcał się nad rodziną. Dlatego po kilku latach małżeństwo rodziców Mariusza przeszło do historii. Jego matka poznała nowego partnera, z którym zdecydowała się na ślub. W taki właśnie sposób Mariusz i jego brat Andrzej znaleźli się w Stefankowicach. Mieli jeszcze jednego brata, ale Stanisław, mając zaledwie 9 lat, powiesił się w trakcie zabawy. Uznano to za nieszczęśliwy wypadek. Co ciekawe, Mariusza w szkole podstawowej religii uczyła Zofia K., jedna z jego ofiar. Zajęcia odbywały się w jej domu. Sowiński nie był dobrym uczniem. Miał problemy z przyswajaniem wiedzy, o czym zresztą wspominała w trakcie przesłuchań również jego matka. Mówiła wprost, że syn kiepsko sobie radzi, ale ważniejsze było to, że pracował w polu. Dlatego nikt nie namawiał go do sięgania po książki. Jeszcze przed morderczym szałem Mariusz trafił na leczenie do poradni zdrowia psychicznego. Miał problemy z rówieśnikami przez to, że był cichy i wycofany. Często stawał się obiektem drwin. Wyśmiewano jego zachowanie, a nawet to, w jaki sposób chodził. To z kolei sprawiło, że Sowiński coraz mocniej zamykał się w sobie. Po zakończeniu podstawówki najpierw dorywczo pomagał innym rolnikom w polu, a później zatrudnił się w składzie buraczanym w Stefankowicach. Uwielbiał słuchać muzyki, zwłaszcza disco polo. Później trafił do wojska, z którego często otrzymywał przepustki. Próbował nawiązywać bliższe relacje z kobietami, z kilkoma nawet korespondował, ale bez powodzenia. Już wtedy swoje zainteresowanie skupił na zwierzętach. Jako nastolatek zaczął wykorzystywać kury i krowy. Z czasem też zrozumiał, że poza seksem równie dużą przyjemność daje mu zabijanie. Tak zaczął się kolejny rozdział w życiu wampira, który zakończył się śmiercią czterech niewinnych kobiet. Mariusz Sowiński co jakiś czas przypomina o sobie, wysyłając kolejne listy z prośbą o ułaskawienie. Osoba jednak taka jak on najpewniej już nigdy nie wyjdzie na wolność. Próbowałam się z nim skontaktować na potrzeby tego właśnie odcinka, ale moje pisma pozostały bez odpowiedzi. Być może, podobnie jak inni seryjni mordercy w Polsce, uważa, że został niesprawiedliwie potraktowany przez media, dlatego nie warto z nimi rozmawiać. Wampir ze Stefankowic przebywa w więzieniu w Rzeszowie. Jest izolowany od innych współwięźniów. Trafił do celi jednoosobowej o charakterze terapeutycznym. W ostatnich latach kilkukrotnie składał pozwy. Przeciwko wspomnianym już dziennikarzom, ale też ojcu jednej z ofiar,
który zaatakował go siekierą, a także przeciwko dwóm policjantom, którzy go wówczas eskortowali. Był też pozew przeciwko prokuratorowi okręgowemu w Zamościu. Stwierdził, że był wobec niego nieuprzejmy i nie zezwolił mu na dokładne zapoznanie się z aktami sprawy. Od wszystkich tych osób żądał gigantycznego odszkodowania, niekiedy w wysokości nawet 500 000 złotych. O ułaskawienie prosił w sumie trzech prezydentów: Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego, a ostatnio, w 2011 roku, Bronisława Komorowskiego. W trakcie odbywania kary ukończył kurs czeladnika i zyskał zawód koszykarz-plecionkarz. Mariusz Sowiński będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie najwcześniej w 2047 roku. Skończy wówczas 71 lat. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.